Cała nadzieja w nieprzebranym miłosierdziu Bożym, powiedział błogosławiony Edmund, apostoł miłosierdzia, przez przyjaciół i kapłanów nazwany drugim Wincentem a Paulo, ponieważ czynił wiele miłosierdzia wokół siebie. W dzienniku zapisał wiele myśli na ten temat. Jedną z nich pragnę tu zacytować. Miłosierdzie Boże we wszystkim, co nas dotyka na ziemi. Miłosierdzie Boże we wszystkich darach i stratach. Miłosierdzie Boże, gdy nam dóbr użycza i gdy nam je odmawia. Miłosierdzie Boże, gdy nam łzy wyciska i nam je ociera. Bo to zawsze nasz Ojciec, którego oko na nas spoczywa, którego mądrość nas strzeże, którego miłość nas prowadzi. Mam zadanie na dziś dla Ciebie. Rozejrzyj się wokół. Zobacz kogoś w potrzebie i zrób uczynek miłosierdzia, jak błogosławiony Edmund Bojanowski.